Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Będziemy robili małe poszukiwania. Będziemy szukali jakiegoś taniego samochodu. Zobaczymy, czy da radę kupić coś sensownego do kwoty 1000 zł. Teraz wydaje mi się, że ze względu na tą całą pandemię jest taka sytuacja, gdzie może i nawet w jakiś tam sposób, powiedzmy, że wykorzystamy tą sytuację. Chciałbym znaleźć autko jakieś sensowne, czyli takie, którym da się troszeczkę pojeździć bez jakiegoś ogromnego wkładu. Czyli chodzi mi o, no przede wszystkim autko, żeby było małe, z niewielkim przebiegiem, żeby było w jakimś tam w miarę przyzwoitym stanie. Mam tutaj na myśli, żeby nie było na przykład jakichś tam dziur w podłodze, w progach i tak dalej. No a przebieg niewielki, żeby to wiadomo pojeździło. Nie chciałbym, żeby to było tak, że samochód ma, jak to w Polsce bywa, standardowo do 200 tysięcy km, ale będzie widać po nim, że ma przejechane ze 4 razy tyle. Także, no cóż, zobaczymy, coś tutaj poszukamy. A więc tak, jeśli chodzi o poszukiwania auta, zacząłem troszeczkę przeglądać internet, generalnie tak. Jeśli chodzi o Allegro, wybór tam jest całkiem spory, ale raczej możemy tam znaleźć auta no nieco droższe. My szukamy auta w Gdańsku. W związku z tym chyba, troszeczkę przestawię tu, chyba najlepszym portalem do poszukiwania taniego, z naciskiem na taniego samochodu jest trójmiasto.pl. Mówię o tym dlatego, że tutaj są ogłoszenia darmowe, co za tym idzie, można znaleźć dużo tanich samochodów. Zrobiłem tutaj taki mały przegląd tego, co mamy na rynku. Obejrzałem ogłoszenia na Trójmieście, obejrzałem ogłoszenia na Otomoto. Tutaj też są jakieś tam tanie samochody, które można tutaj znaleźć. Kolejny, no to OLX. Generalnie tak, przelecimy tak na szybkiego te samochody. Mamy tutaj na przykład, generalnie tak, cenę w filtrach ustawiłem do 1500 zł. Dlaczego 1500, a nie 1000? Ano z racji tego, że zakładam, że uda nam się coś tutaj stargować. Mamy na przykład Renówkę Megankę 1.4 benzynka. Kwota to jest 1200 zł. Generalnie tak, o, ładuje się nam, strona załadowała. Mamy tutaj autko. Wygląda on jakoś mniej więcej takoś. Mianowicie, spore ogniska rdzy. Ja wiem, że szukamy taniego autka i no nie ma co wymagać nie wiadomo czego. Ale mimo wszystko chciałbym spróbować chociaż znaleźć coś w miarę przyzwoitego. Tutaj są spore ogniska rdzy na tym samochodzie. Oglądałem tutaj te zdjęcia już wcześniej. Moim zdaniem ten samochód nie wygląda jakoś tam za ciekawie. Przebieg ma 230 tysięcy. No jest to już przebieg, który może oznaczać jakieś tam usterki. Lecimy dalej. Mamy tutaj, o, coś się pojawiło przed chwilką. Ford Ka. Zobaczymy. Ford Ka od jakiejś pani Karoliny. 1.2 przebieg, 123 km, nówka. Nawet ktoś nie potrafi wpisać dokładnie przebiegu. Ale dobrze, są one na przykład w zdjęciach, ok. Popatrzmy te zdjęcia, jak to tutaj wygląda. Samochód od pani Karoliny z jakiegoś chyba Elbląga. Autko podzwoni. To nas w ogóle już nie interesuje. Bo tak jak mówiłem, szukamy czegoś tańszego.
Ford Focus 1.8 TDDI. Ten silniczek odpada z racji tego, że no diesel, więc najprawdopodobniej ma przebieg całkiem spory, bo raczej po to ludzie kupują diesle. No, rzekomo ma 200 tysięcy. 1.8 TDDI jest to silnik z pompą VP44. Te pompy niestety się dały. One to są jedne z pierwszych pomp elektronicznych Boscha, które miały sterowanie elektroniczne w samej pompie. Niestety była to pompa dość awaryjna. Może się nie będę tutaj rozwodził nad szczegółami. Tu mamy jakieś tam drobne usterki. Tutaj jakaś rdzawka nam się pojawia. Dobra, darujemy sobie Fokusika jedynkę. Lecimy dalej. Punto. No to jest wspaniały egzemplarz, jeśli chodzi o rdze. Bardzo lubią. Słuchajcie, właśnie się pokazało ogłoszenie. Szybciutko zadzwoniłem do właścicielki. Tak przy okazji powiem jedną ciekawą rzecz. Na wielu portalach, nie wiem czy wiecie, być może wiecie, być może nie. Jeśli byście nie wiedzieli, no to się teraz dowiecie, że na... Ktoś tutaj dzwoni. To teraz wam powiem, że na chyba każdym portalu, takim jak jakieś tam Otomoto, OLX, Trójmiasto, można ustawić przypomnienia tego, co szukacie, żeby przychodziła wam wiadomość na e-mail. O tyle fajnie się trafiło, że przed chwilką dostałem właśnie maila. Ogłoszenia akurat nie zdążyłem zauważyć, natomiast dosłownie zaraz po pojawieniu się ogłoszenia dostałem wiadomość. Zajrzałem na ogłoszenie, udało mi się porozmawiać z właścicielką, bardzo miła i sympatyczna pani. Wyszło tak, że umówiliśmy się za chwilkę pod supermarketem. Także cóż, wsiadam w samochód, jadę z Harrym. Harry, pojedziesz ze mną? Tak, pojadę. Tak, także Harry ze mną pojedzie, zobaczymy, może się udało w końcu znaleźć coś sensownego. Powiem wam szczerze, że wykonałem sporo telefonów, sporo rozmów odbyłem. Jeśli, taka mała podpowiedź, jeśli byście chcieli sprawdzić, czy auto, które właśnie oglądacie na ogłoszeniu, czy sprzedaje osoba prywatna, czy też handlarz, warto zacząć rozmowę, że halo, dzień dobry, dzwonię w sprawie samochodu. Nie mówić od razu, że w sprawie konkretnego modelu, na przykład, nie wiem, Opla Vivaro, tylko że dzwonię w sprawie samochodu. Bardzo często, jeżeli dzwoniłem do handlarzy, bardzo często w tym momencie padało pytanie w sprawie którego samochodu, no bo sprzedaje kilka samochodów, no to też już jest dla nas informacja, że sprzedający jest handlarzem. Już jak gdyby abstrahując od tego, czy warto, czy nie warto, bo wiadomo, są różni ludzie i od różnych osób, od niektórych warto kupić autko, od innych niekoniecznie, ale to już jest jak gdyby inna sprawa, jeżeli byście chcieli sprawdzić tylko tyle. No i cóż, wstaję, przebieram się i jedziemy po autko. Właśnie dojeżdżamy do miejsca spotkania. Obejrzymy za chwilkę samochodzik. Samochód, nie wiem czy już mówiłem, czy też nie, samochód, który jedziemy oglądać, jest to Opel Corsa C. Początkowa cena wywoławcza, że tak powiem, to jest 1400 zł. I tutaj myślę, że sytuacja bardzo, ale to bardzo fajnie się złożyła. Mam tutaj na myśli właścicielkę. Troszeczkę z nią rozmawiałem przez telefon. Sytuacja wygląda generalnie tak, że pani kupiła już inny samochód, którym jeździ, a ten w zasadzie można powiedzieć, że jej po prostu przeszkadza. Dlatego też chce się tego samochodu pozbyć. Mówi, że samochód też długo stał, mówiła, że nie wie, czy odpali. Jeżeli nie odpali, natomiast no to będę musiał podjechać pewnie do tej przymiłej pani. W każdym bądź razie dojeżdżamy już na miejsce. Jesteśmy aktualnie właśnie pod nie Tesco, tylko pod Kauflandem. Tak, bo zawsze to było Tesco, ale to się jakiś czas temu zmieniło. Cały czas się nie mogę tego przyzwyczaić. W każdym razie dojeżdżamy zaraz do celu. Autko, coś tam w nim jest do robienia, bo pani powiedziała, że już od dłuższego czasu tam w samochodzie nic nie robiła. Ach, te policjanty leżące. W każdym razie nic nie robiła, bo wiedziała, że coś tam w zawieszeniu potrafi postukiwać. No, ale my się tego nie boimy. Zobaczymy za chwilkę, jak to wygląda. I no i cóż, znowuż, do zobaczenia za chwilkę. Jesteśmy właśnie na miejscu.
Czekamy na panią. O. Żeby było śmieszniej, pani chyba nawet właśnie przyjechała. Czerwona. No dobra, to idę zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc sytuacja wygląda w ten sposób, że stałem się szczęśliwym nabywcą, nowym właścicielem samochodu. Tutaj mam, o, moment, bo są dwa, muszę się połapać. Takie zajebiste dwa kluczyki. Opel Corsa został zakupiony, więc tak to wygląda wszystko. Tutaj mamy umowę. Normalnie nie uwierzycie. Auto, tutaj musiałem no niestety zakryć dane pani sprzedającej. Te dane tutaj też niektóre będą się pozakrywać, ale patrzcie. 800. Samochód mi się udało kupić za 800. Powiem wam tak. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo udany zakup. Troszeczkę mi tutaj szczęście dopisało, bo udało się naprawdę wyrwać go bardzo szybko. Ktoś tam jeszcze do pani dzwonił, później się okazało. Ale myślę, że to i tak jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo fajny zakup. Samochód ma tutaj troszeczkę rzeczy do zrobienia. Przejechałem się, ale o tym może za chwilę, bo powiem wam szczerze, że jest trochę zimno. Także pakuję się do auta, jedziemy i... No i w trakcie jazdy też coś tam poopowiadam, jak to wygląda, zobaczymy co i jak. Jestem szczęśliwym nabywcą Opla Corsy. Troszkę zmarzłem, ale tutaj w autku jest na szczęście ciepło. Zdjąłem bluzę, jedziemy, jeśli chodzi o sam samochód. No powiem wam tak, zależało mi bardzo na tym, żeby auto ogólnie, skorupa, blacharka, żeby była w przyzwoitym stanie. No muszę powiedzieć, że tutaj jest całkiem przyzwoita. Nie ma żadnych dziur w progach, niczego takiego nie widać, nie zauważyłem. Co prawda nie wjeżdżałem nim na żaden kanał jeszcze, nie sprawdzałem autka od dołu, natomiast tyle co udało się położyć, zajrzeć i tak dalej, to samochód wygląda przyzwoicie. Mamy zielone, także jedziemy. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, przebieg samochodu. Mamy 152 214 km na chwilę obecną. Przebieg jest niewielki. Uważam, że abstrahuję jak gdyby od jakiejś tam dokumentacji serwisowej i tak dalej, bo na to w ogóle nawet nie patrzyłem, przyznam się szczerze. Tylko przebieg wnioskuję. Kamerka, mikrofon mi się tu odłączył. Wnioskuję jedynie po wyglądzie samochodu, po tym w jakim to jest stanie. Powiedziałbym, że auto jest naprawdę w przyzwoitym stanie. Trzeba będzie zdjąć tylko te tutaj czerwone pokrowce z wszystkich foteli, bo nie mogę na nie patrzeć, szczerze mówiąc. Natomiast pod pokrowcami fotele wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o ogólne zużycie takich elementów samochodu, jak na przykład kierownica, no tu wygląda ładnie, ale za chwilkę się gdzieś tutaj zatrzymam, bo będę miał możliwość, to pokażę wam. Właśnie tak jak teraz jadę, tutaj trzymam kierownicę, tak zazwyczaj większość kierowców trzyma, czyli tutaj ten element jest zazwyczaj najbardziej zużyty. Teraz patrzcie, jak to tutaj wygląda. Strukturka nie jest jakaś tam wyświechtana. Wygląda całkiem ładnie ta struktura kierownicy. Warto na coś takiego zwrócić uwagę. Kierownicę ogólnie obejrzeć, jak to tutaj wygląda. Czasami niestety może się zdarzyć tak, że kierownicę ktoś ściągał i wymieniał. No to zawsze jest jakieś tam ryzyko. Natomiast wszystkie te drobnostki, takie jak właśnie o manetki. O, tu nawet jakaś naklejka jest jeszcze. Te manetki z jednej, z drugiej strony, to wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Sam lewarek od zmiany biegów też nie jest jakiś wyświechtany. No i pedały, nie będę może tak, może się uda złapać tam pedały, też wyglądają bardzo ładnie. Nie są jakieś tam zużyte. Spróbujemy może to złapać. Wyglądają, no powiedziałbym, że naprawdę bardzo ładnie, nie są zużyte.
Tak, żebym się tutaj nie czepiał i no po tym wszystkim, co widzę, wnioskuję, że przebieg samochodu może być jak najbardziej oryginalny. Autko jest w całkiem przyzwoitym stanie. To tyle, jeśli chodzi o plusy. Dobra, ruszamy. Pani jak przyjechała, stwierdziła, że może być uszkodzona skrzynia biegów, od razu mnie o tym informuje. Faktycznie, jeśli chodzi o przełączanie skrzyni biegów, nie jest ono tak zupełnie normalne i poprawne. Czasami te biegi wskakiwały troszeczkę ciężko. Natomiast sprzęgło w tym samochodzie jest hydrauliczne. Co za tym idzie, podpompowałem troszeczkę pedał i sprzęgło pracuje już normalnie, poprawnie, jest wszystko ok. Także mam nadzieję, że to jest kwestia tylko odpowietrzenia sprzęgła. Oczywiście może być tak, że się okaże, że wysprzęglik jest do wymiany, trzeba będzie skrzynię biegów ściągnąć, ale no zobaczymy, to sprawdzimy później. Tyle co udało mi się zajrzeć pod autko, nie widziałem tam żadnych wycieków ani nic takiego. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o wady, zawieszenie, coś tam ewidentnie stuka. Mam wrażenie, jakby to były jakieś tuleje, wahacze, drążki, końcówki, coś tak w tą stronę bym tutaj szedł. No, autkiem jeszcze nie byliśmy na stanowisku, także zobaczymy później, co tam dokładnie w nim piszczy. Mam nadzieję, że to, zakładam, że to nie będzie nic poważnego, a jak będzie faktycznie, no to zobaczymy za kilkanaście minut. Musimy wjechać, zobaczyć, jak to tam w nim wygląda. Nie jestem pewny, wydawało mi się w jednym momencie, gdzieś tam jak ruszałem z skręconymi kołami, wydawało mi się, że słychać było gdzieś przeguby. Jeżeli ruszamy z skręconymi kołami i słychać takie klikanie, tyk, 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 coś takiego mniej więcej, najprawdopodobniej mamy problem z przegubem zewnętrznym. Wydaje mi się, że coś takiego tutaj słyszałem, aczkolwiek nie udało mi się tego powtórzyć, ale to wszystko okaże się na warsztacie. I to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o niesprawności. Nie, przepraszam, sorry, oszukałbym Was. Jeśli chodzi o tył, no jest lipa troszkę z ręcznym. Ręcznego nie ma. Jest bardzo, bardzo, bardzo słaby. Powiedziałbym raczej, że go nie ma. Ale tu trzęsie. Ale dobra. W każdym bądź razie to chyba by było na tyle. Mamy szyby w prądzie. Tak, jedna i druga działa. Najśmieszniejsze, że sprawdzam dopiero po zakupie. Poza tym, no... Mamy tutaj fotele takie zwykłe w kocach, nie ma żadnej skóry, nic takiego, zresztą do Corsa, tu się nie ma co tam cudów spodziewać, jeśli chodzi o ten samochód. No myślę, póki co myślę, że samochód jest całkiem przyzwoity. Jedyne co jeszcze tutaj zauważyłem, no to ewidentnie ktoś ten samochód gdzieś tam polerował, widać jakieś drobne ślady po paście, tak jak na przykład tutaj na lusterku coś troszeczkę tam prysnęło i tyle, ktoś próbował to odświeżyć. I tylne prawe drzwi były lakierowane i chyba wymieniane nawet. Pani mi, poprzednia właścicielka mi to powiedziała. Prócz tego mamy jeszcze drobny odprysk na szybie przedniej. Tutaj taki mały. Mały, no ale jest. Niestety. W każdym bądź razie, no autko powiedziałbym, że ma nieduży przebieg. Silnik powiedziałbym, że pracuje całkiem przyzwoicie. No i to chyba by było na tyle. Jeśli chodzi o sam silnik, to jest, bo chyba nawet tego nie mówiłem, 1.2 benzynka. Zwykły, prosty silnik z pośrednim wtryskiem paliwa. Co za tym idzie, można tu zainstalować ewentualnie instalację gazową sekwencyjną. Bardzo fajnie to tam będzie chodziło sobie. No ale to jest 1.2, także to, że tak powiem, samo z siebie dużo nie pali. Prócz tego to by było chyba na tyle. Wersja no taka troszkę biedna. Są szyby w prądzie, jest poduszka. No i prócz tego mamy radio koło zapasowe i to chyba by było na tyle. Nie, no jeszcze ogrzewanie tylnej szyby. I to jest tyle, jeśli chodzi o wyposażenie tego samochodu. Także, no cóż, kolejną część zobaczymy już na kanale. Zobaczymy samochód od spodu, jak on wygląda, jak się prezentuje, jak to tak naprawdę wygląda. Powiem szczerze, że
Nie chciałem właścicielce gdzieś tam zabierać auto, jechać do warsztatu za takie pieniądze, trochę powiem szczerze, że tam siara jeszcze wybrzydzać. Wydaje mi się, że póki co uważam, że to był naprawdę bardzo fajny zakup. Tutaj mamy jakiś tam daszek słoneczny. Wow, przesuwana szyba na lusterko. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że od strony kierowcy w jakichś samochodach były ładowane lusterka w daszkach. No ale tutaj są. A tu też jest? Też jest. Normalnie full wypas. Także to by było na tyle. Za chwilkę będziemy na stanowisku. Zobaczymy od dołu, jak nasza Corsa się prezentuje. I to by było na tyle. Także jesteśmy po małej przerwie. Jeśli chodzi o autko, to tak naprawdę od momentu, kiedy samochód został zakupiony do momentu przyjazdu, wjazdu w zasadzie na stanowisko tutaj, tak naprawdę minęło kilka dni. Dla Ciebie to jest tak naprawdę kilka sekund, ale w tym czasie okazało się, że samochód ma niestety kolejną usterkę. Dość drobną, no ale ma. Mianowicie chodzi o tylne lewe koło. Powietrze z tego koła, no niestety po kilku dniach postoju powoli gdzieś tam ubyło. No ale myślę, że w ramach rekompensaty można powiedzieć, że mamy kolejny zestaw kół do tegoż samochodu. W samochodzie podczas jazdy po zakupie okazało się, że jest kilka rzeczy, z którymi trzeba coś zrobić. Mianowicie mówiłem o przełączaniu biegów. Poprzednia właścicielka informowała o tym, że problem jest ze skrzynią biegów. Wydaje mi się, że nie do końca z samą skrzynią biegów. Ale zobaczymy, czy coś widać na wysprzęgliku, jakieś wycieki i tak dalej. Kolejna rzecz, były stuki w zawieszeniu. Mam nadzieję, że to jakieś tam łączniki stabilizatora, tuleje, coś takiego. Też wydawało mi się, że raz słyszałem przeguby, no i troszeczkę kiepsko wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ręczny, mianowicie hamuje on bardzo słabo i troszeczkę nawet bym powiedział, że chyba jednak jest zakleszczony. Dobra, także idziemy pod autko. Zobaczymy, czy coś znajdziemy, zobaczymy, jak wygląda podwozie. Także oglądamy, jak wygląda samochód po zakupie. A więc tak, tutaj widać, mam nadzieję, że widać, tak, tutaj na końcu lampki, gdzie teraz pokazuję, widać wysprzęglik, a w zasadzie odpowietrznik od wysprzęglika. Widać tutaj świeży ślad płynu na odpowietrzniku, także domniemam, że ktoś to kiedyś odpowietrzał, no, nawet nie tak dość dawno temu. Nie wygląda tutaj ogólnie źle, no ale będziemy musieli spróbować to raz jeszcze odpowietrzyć. Dobra, silnik tu od góry wygląda ładnie. Od spodu wygląda tak. Mamy tutaj troszeczkę zapocony silnik. Olej może nie kapie, ale widać, że są dość intensywne wycieki. Być może gdzieś tutaj od strony rozrządu, gdzieś od czujnika ciśnienie oleju, ale tragedii nie ma, bym powiedział. Kolejna rzecz, no to podwozie. Powiedziałbym, że tragedii tutaj nie ma. Nie jest źle. Wygląda całkiem przyzwoicie. Przewody hamulcowe są zielone, to znaczy, że są wymienione na miedziane. Miedź koroduje na kolor zielony. No ktoś, kto to wymieniał, mógł chociaż te przewody zakonserwować, ale tego nie zrobił. Dlatego też korodują. Tutaj mamy skrzynię biegów. Nie jest źle. Jakieś tam zapocenia widać, ale wycieków pomiędzy silnika a skrzyni biegów nie ma. Miałem podejrzenie co do samych przegubów. Tutaj mamy przegub zewnętrzny. Spróbujemy tutaj coś sprawdzić. Generalnie powiem Wam, że jest ok. Przód, tył, jak sprawdzam, delikatny luz jest wyczuwalny. Niestety, może to świadczyć o zużyciu któregoś przegubu. Może być to przegub wewnętrzny, bo wydawało, zewnętrzny, przepraszam, czyli ten tu od strony koła, bo wydawało mi się, że podczas skrętu słyszałem przegub. Jak to wygląda jeszcze z drugiej strony?
czyli w tą stronę przegub jest luz na przegubie jest poprawny, natomiast przód tył, gdy próbujemy przekręcić przegubem, takiego luzu być nie powinno i tutaj nie ma, chociaż nie, też delikatny luz jest, ale tragedii powiedziałbym, że raczej nie ma. Dobra. Przejdziemy teraz do tylnej części auta. Filtr paliwa, kamoczka. Troszeczkę skorodowany, pasy od zbiornika paliwa też odrobinę skorodowane. Jakieś tam drobne naloty korozji na tylnej części podwozia widać, ale nie ma tragedii. Tutaj trzeba by było zajrzeć do linki ręcznego, bo widać też na nim korozję, a coś z tym ręcznym się dzieje. Trzeba będzie tam zajrzeć i otworzyć. Autko miało jeszcze jeden problem, mianowicie podczas jazdy pokazywały. Słychać było stukanie w zawieszeniu. Spróbujemy znaleźć powód tego. Widać tutaj są świeże sworznie. Ktoś wymieniał z prawej strony. Tutaj mamy sworzeń też świeży. Natomiast tarcza kotwiczna i tarcza hamulcowa wygląda troszeczkę kiepskawo. Widać też tutaj, o, tutaj mamy łącznik stabilizatora, który widać też ma uszkodzoną gumkę. Jak to wygląda z tej strony? O, tu łącznik stabilizatora ktoś wymieniał. Jest nowy. Zobaczymy, jak wyglądają tylne tuleje, bo one zazwyczaj jako pierwsze padają. Muszę przyznać, że nie jest źle, jest sztywna tuleja. Zarówno z jednej, jak i z drugiej tuleje są w stanie całkiem przyzwoitym. Podejrzenie tutaj miałem do łącznika, ale jak nim ruszam, powiem szczerze, że nie czuję tutaj luzu. Zobaczmy tutaj jeszcze, jak wygląda sytuacja z strony lewej. Też luzu nie ma. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rączki kierownicze. Aha. I tu mamy luz. Także stuki, o których mówiłem podczas jazdy, dotyczyły albo drążków kierowniczych, mam nadzieję, albo samej przekładni kierowniczej. Luz czuć wyraźnie i z prawej, i z lewej strony. Mateusz, tak? Czy mogłem Cię poprosić, abyś mi poruszał kierownicą, odpalił autko i poruszał trochę prawo-lewo? Dobra, dzięki. Także sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy tutaj autko, zakup do tysiaka, udało się kupić poniżej tysiaka. Jeśli chodzi o usterki, no to na pewno są tutaj do wymiany drążki kierownicze albo przekładnia kierownicza. Mam nadzieję, że tutaj będą do wymiany tylko drążki i to wystarczy. A ty jak myślisz, Mati? Skończy się na drążkach, czy będzie lipa? Chyba lipa. Mati obstawia, że będzie lipa. Zobaczymy, jak to będzie później. Na pewno się o tym dowiecie. Drążki, co tutaj było jeszcze? Problem jest na pewno z hamulcem ręcznym. Gdzieś się troszeczkę trzyma, sam ręczny jest słaby. Ogólnie i tak myślę, że można powiedzieć, że jak na taki zakup, za takie drobne, samochód jest w stanie całkiem przyzwoitym. Pojeździć jeszcze na pewno troszeczkę pojeździ. Także cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, hej, pa.